tylko przeszlibyśmy do ekranu wyżej, tak, kontrol A, góra, o, i przyjrzelibyśmy się temu. Co tutaj ciekawego jest? To jest taka stronka, prawda, można sobie wpisać, The Linux Kernel API, i tam jest troszeczkę funkcji razem z jakimiś opisami, więc nie jest tak źle, jest jakaś taka dokumentacja, przynajmniej część rzeczy dokumentuje i stara się coś powiedzieć. No i tutaj są te wszystkie, no właśnie czym się dzisiaj będziemy zajmować. Dzisiaj to chcielibyśmy się zająć taką sprawą, może, dobra, to ja zapiszę najważniejsze funkcje z tej tablicy gdzieś tutaj, tylko gdzie. Zawsze dół, zawsze górę oznaczaliśmy, że jest z tej strony, czy powinniśmy obniżyć? Nie, jest okej. Czy jest okej, okay, tak? Ewentualnie można by było zaświecić światełko tutaj, przy tablicy. Okej? No to co? To z tej strony byśmy napisali kmalloc, tak, i kafri, czyli dwie takie sztampowe funkcje do alokacji pamięci w jądrze. Zaraz sobie powiemy też jakiej pamięci, bo to nie jest takie oczywiste, tak? Znaczy tego jest dużo więcej, ale to jest to, z czym z reguły będziemy się stykać, tak? Troszeczkę rzadziej możemy się zetknąć z, i to tutaj jest napisane, że to się nazywa common cache alloc i common cache free, tak? Common cache alloc i free. I tutaj jest coś, potwory, prawda? Tutaj musimy przejść przez TLB plus tablicę stron, prawda? Page table, no, page tables, prawda? Musimy przejść przez to. I ostatecznie musimy wejść do pamięci fizycznej, tak? Czyli to są physical addresses, prawda? Tu jest translacja, czyli tutaj jest nasze MMU i tutaj jest też nasze wirtualne adresy. No i tutaj jest w jądrze coś, co zarządza tym wszystkim, żeby jak zrobimy kmalloca, to żeby w przestrzeni jądra, no co, pojawił się jakiś fragment pamięci, no pamięci, ale w adresach wirtualnych, tak? A następnie, żeby te adresy wirtualne przetłumaczyć na adresy fizyczne, żeby to wszystko zgrało, tak? Więc w szczególności tutaj po drodze może się wydarzyć bardzo, bardzo dużo rzeczy. Więc spodziewamy się, że gdzieś tutaj będzie, no co, jakieś zarządzanie tablicą stron jądra. Prawda? No gdzieś tutaj musi być, tak? Pamiętamy, na czym polega zarządzanie pamięcią wirtualną, czy raczej przestrzenią adresową wirtualną? Co trzeba mieć? Jak wygląda ta struktura tam skryptowa? To było jakieś drzewo, tak, nie? W takim najprostszym wariancie to co my robiliśmy z tym drzewem? Jak my tłumaczyliśmy? Tłumaczyliśmy jakiś adres, prawda? Tłumaczyliśmy adres i ten adres składa się z trzech komponentów, bo zakładamy, że mamy 32-bitową architekturę, no taką jak tego RISC-V, prawda? No to co, tutaj mieliśmy jakoś tak, że to był ten nasz adres wirtualny i chcieliśmy go przetłumaczyć na adres fizyczny, tak? No to co robiliśmy? Daliśmy ten pierwszy fragment i przy jego pomocy możemy zaindeksować się na pierwszym poziomie drzewa. Okej, czyli powiedzieliśmy sobie, że tu jest powiedzmy level 1, level 2, tak? Albo że to jest page directory, tak? No może nie tutaj, ale że L1, L2. Mieliśmy jakąś taką strukturę danych, tak? Ta struktura danych wyglądała w ten sposób, że jeżeli tu było 10 bitów, tu było 10 bitów i tu było 12 bitów, to ta struktura wyglądała w ten sposób, że to całe, to ma 4 kilobajty, nie wiem gdzie to zapisać, to ma 4 kilobajty, tak? To ma 4 kilobajty, wskaźnik trzeba gdzieś ustawić na tą strukturę. Gdzie trzeba było ten wskaźnik wepchnąć? W jakimś rejestrze, tak? W jakimś rejestrze procesowym, nie? My nie wiemy, jak się ten rejestr procesora nazywa, ale jakby się tak szybko przyjrzeć, to dokumentacji, w szczególności do tego PRA, tak, Privileged Level Architecture, zajrzeć, to tam był taki rejestr, który się nazywał Supervisor Address Translation Pointer.
Tak, no i tam się po prostu adres, teraz adres fizyczny, to tutaj ważne, tu jest adres fizyczny. Adres fizyczny katalogu stron. Katalogu stron. No i to jest ten pierwszy level, to jest nasz katalog stron, tak? Katalog stron. Bo co? Bo my bierzemy tego L1. Tutaj każdy wpis ma 4 bajty, tak? I to indeksujemy L1, prawda? Stąd wyjmujemy adres fizyczny i ten adres fizyczny wskazuje nam na tablicę drugiego poziomu, tak? I ją indeksujemy L2 i stąd wybieramy coś, co się nazywa, to już się nazywa page table entry. I w tym page table entry mamy co? Physical page number, tak? Physical page number, więc my przerabiamy to przez tą strukturę i tutaj sobie wklejamy nasze PPN, a nasze page offset jest brane bez niczego, tak? Tak, czyli jeżeli to jest virtual page offset, to jest tłumaczone na physical page offset bez zmian, oczywiście tylko funkcja identycznościowa, tak? Więc w szczególności, jak startujemy jądro, to uwaga jest taka, że jak wchodzimy do pliku i tam pamiętamy, gdzie się zaczynał boot jądra, cały rozruch jądra, jakiś taki plik charakterystyczny. Nie head, tak? Head.s. Head.s. To w tym head.s albo gdzieś w okolicy będziemy widzieć, że przechodzimy tam gdzieś w specyficznym miejscu, ustawiamy rejestr SATP i przeskakujemy do wirtualnej przestrzeni adresowej. Prawda? I to jest robione dziwnie. Nie wiem, czy was nie wiem, czy was tym straszyć, ale tam jest pewien problem z tym, jak przejść. No bo wyobraźcie sobie, że jesteście w jednej przestrzeni adresowej i nagle ustawiacie jeden rejestr i ten rejestr, jak go ustawicie, tam jeszcze trzeba jakiś jeden bit flipnąć w którymś rejestrze, że to ma zacząć działać. Nagle znajdujecie się w zupełnie innej przestrzeni adresowej. Są zupełnie inne adresy. I jak pod następną instrukcją była jakaś, pod następnym adresem, pod PC plus 4, pod program kontrolem plus 4 była jakaś instrukcja, to teraz już jej tam nie ma. No i to jest normalne. No, normalne jak normalne, to znaczy się, no istnieje taki dziwny moment w życiu jądra, w którym musi ono przeskoczyć z adresów fizycznych do adresów wirtualnych i przeważnie to się jakimiś trikami robi. Akurat na RISC-V jest to zrobione w ten sposób, że ustala się rejestr STVEC. Co to jest rejestr STVEC? Adres tego kontekstu. Procedurę obsługi wyjątku. No jego się ustawia na pierwszą instrukcję w przestrzeni wirtualnej jądra, która musi wykonać. Więc jak nam się procesor zepsuje, to on automatycznie wskoczy już do odpowiedniego adresu w przestrzeni wirtualnej jądra, prawda? Przez krótką chwilę on ten procesor literalnie wysuwa sobie dywan spod nóg, po czym się przewraca, po czym ma napisane, że jak się przewróci, to ma pójść na tamten dywan, który z siebie wysunął i jest gdzieś tam daleko. Zaczyna działać z gracją. Co? No, z gracją zaczyna działać. Tak, ono najpierw, prawda, żeby zacząć działać, to on najpierw musi się wyłożyć, prawda? A jak to jest zrobione w mimikarza? Analogicznie. To w zależności od architektury. To jest bardzo, bardzo platform, znaczy architecture dependent, tak? Inaczej się to robi na RISC-V, inaczej się to robi na ARMie 64-bitowym. Nie robiłem na Intelu, więc nie wiem, ale na MIPSie też jeszcze inaczej, więc tak się to robi na RISC-V, tak? Więc to jest taki charakterystyczny punkt. Więc widać, że to, co się jakby jądro musi zacząć dość szybko żyć w adresach wirtualnych, bo ono będzie potrzebowało sobie te adresy wirtualne, no, będzie z nich korzystało, tak? Będzie miało swoją tablicę stron i w tej tablicy stron jądro będzie tam sobie coś ustawić. No i to będzie czytane. No dobra, to przypomnieliśmy sobie, jak to wygląda. Oczywiście tutaj, co jeszcze jest tutaj oprócz PPN? Dużo flag. No, a jakieś takie ważne? Nie wiem, Bitwalix na przykład.
No, okej, okay, on jest ważny, ale okej. Okay. Nie mam permissions. Czyli co, tutaj w tych bitach trzymamy bit vali, bity RWX. Co jeszcze? No dirty bit jest z tego. O, jakiś, prawda, accessed, modified, one mogą się nazywać różnie, prawda? Mhm. Ale tego typu bity utrzymujemy. No, czy te bity, czy akurat te bity są dostępne na architekturze RISC-V? Niekoniecznie, to się daje emulować, tak? W jakiś tam sposób nie będziemy wchodzić w takie niskopoziomowe zarządzanie. Żeby jeszcze troszeczkę zwizualizować, co się dokładnie dzieje, to możemy sobie przeanalizować, co się dzieje w tym head S, prawda? No, jeżeli sobie teraz narysujemy tą całą przestrzeń adresową jądra, to startujemy w adresach fizycznych. No, w adresach fizycznych, a tutaj będziemy mieli adresy wirtualne. I tutaj będzie duży adres. Tu będzie 2 do 32 minus 1, a tutaj będzie 0, załóżmy, tak? Więc jak nas bootloader załaduje, to on nas załaduje gdzieś tutaj. I tu jest, powiedzmy, jądro. Co tutaj jest? Jakaś sekcja tekst, sekcja data, prawda, BSS, który jądro musi sobie wyczyścić, bo nikt za niego tego BSS-a nie wyczyści, prawda? No i problem jest taki, że no okej, okay, no mamy jakąś taką ten, ale my się umówiliśmy, że powiedzmy te 3 gigabajty adresów to będą przeznaczone dla użytkownika na przestrzeń adresową procesu, tak? A ten dolny gigabajt możemy sobie zrobić porówno, to nie ma żadnego znaczenia, tak? Ale się tak umówiliśmy, powiedzmy, tak? Że w ten sposób. Więc widać od razu, że my musimy się z jądrem wynieść do przestrzeni, do wirtualnej przestrzeni adresowej, tak? Więc musimy się przenieść tutaj. No i robimy to w ten sposób, że w tym tekście jest gdzieś tam ten nasz head.s, jest ten rozruch jądra. Tam sobie tworzymy pierwszą tablicę stron gdzieś w naszej pamięci fizycznej, która gdzieś tutaj jest, czy w tej sekcji nawet BSS, nie jest to ważne. I tutaj jest jakiś kawałeczek kodu, tak? I ten, czy ja może go tutaj narysuję, ten kawałeczek kodu, tak? I on sobie idzie i w pewnym momencie robi, zapisuje, tutaj jest, powiedzmy, zapis do SAP plus ustawienie bitu MMU. W którymś tam rejestrze się ustawia bit MMU. No to zanim on to robi, to on jeszcze robi coś takiego, że konstruuje taką tablicę tą stron i w tej tablicy stron ten jądro będzie pod takimi adresami. Będzie pod adresami, załóżmy, jeżeli to jest X, to tutaj będzie X plus 2 GB. No więc tworzy sobie taką tablicę stron i robi sobie tak, że jeżeli tutaj jest jakiś program counter, to on robi sobie ten stvec równa się program counter plus 2 GB. No więc jeżeli on teraz tutaj przejdzie tą instrukcję, będzie próbował wykonać następną, rozkrzaczy się, ale automatycznie wskoczy w odpowiednią instrukcję gdzieś tutaj na górze jądra. I w tym momencie jesteśmy już w wirtualnej przestrzeni adresowej jądra, no ale jesteśmy jeszcze goli i weseli. Nie mamy nic. To wszystko się działo w HLS, tak? Tak. A jakim wyjątkiem się rozkrzacza kod? Nie jest ważne. Dowolnym. Wiadomo, że on się po prostu na następnej instrukcji wywali. Nie ma siły na to. No właśnie, skąd jesteś, mamy tą pewność? Dlatego, że tak zbudowaliśmy tablicę stron. Tak zbudowaliśmy tablicę stron, a że tutaj nic nie ma. A dobrze, bo mamy już łączoną tablicę stron. Tak. Tak, wiemy, że gdyby on, że zmieniamy wraz z tym automatycznie przechodzimy z procesorem tutaj. Prawda? No ale ten program counter wskazuje na nic, tam nie ma. Nie ma to pamięci. Te dane, tekst, data, BSS, one zostaną przeniesione, prawda? Ale nie będą zmapowane. One nie zostają przeniesione w żaden sposób. Jeżeli mówisz o przeniesieniu, to mówisz o fizycznym zrobieniu memcopy. Więc nic takiego jak memcopy się nie stanie. Po prostu masz tablicę stron i mówisz tej tablicy stron, że te strony będą odpowiadać tym adresom fizycznym. Okej, okay, jasne. I to wszystko, po prostu robiąc tam zapisy do tej struktury. No właśnie, czyli ten tekst, data, BSS, jakby
staramy się do niego mieć dostęp. Nie będziemy teraz zapisywać do tej wirtualnej wszystkiego na nowo. Czy próbujemy odzyskać to, co mieliśmy, czy korzystamy z tego, że to jest wszystko wyczyszczone? O. Ale cały czas mamy dostęp do tego. Nie rozumiem, co to znaczy wyczyszczone. No bo cały czas mówimy o tym, że po przejściu nic nie będziemy mieć. No nic nie będziemy mieć poza tym. No właśnie, czyli to gdzieś tam będzie. To sobie dalej siedzi w pamięci fizycznej, ale my już jesteśmy w pamięci wirtualnej. Tak, więc nie potrafimy tego zaadresować. Potrafimy, nie potrafimy używać już adresów fizycznych. Jak jesteśmy w wirtualnej przestrzeni adresowej, posługujemy się wirtualnymi adresami, tak, a nie fizycznymi. To czy teraz będziemy tworzyć mapowanie gdzieś wirtualne do tych fizycznych? My musieliśmy to zrobić, zanim przeszliśmy do tej przestrzeni wirtualnej. Bo my musimy skonstruować funkcję. No tak. A konstruujemy ją, zadając tą strukturę danych. Dopóki tej struktury danych nie zdefiniujemy, czyli tej funkcji nie zdefiniujemy, nie możemy przejść do wirtualnej przestrzeni adresowej, bo inaczej sprzęt nie byłby nam niczego w stanie przetłumaczyć. Nie byłby w stanie przetłumaczyć żadnego adresu. Prawda? No dobra. Zajmujemy się tutaj w tej wirtualnej przestrzeni adresowej i teraz pozostaje pytanie, to jak wygląda jądro? Bo tak naprawdę to zauważcie, że coś za sobą zostawiliśmy. Zostawiliśmy ze sobą jakiś region, który jest okupowany przez ramy. Prawda? No i z tym ramem to jest taka kłopotliwa sytuacja, że żeby zmapować sobie nowe strony tutaj w wirtualnej przestrzeni adresowej, to my musimy mieć pamięć na to, żeby tą funkcję rozszerzyć. Czy tą strukturę danych rozszerzyć, żeby dodać nową tą 4-kilobajtową stronę pełną deskryptorów stron. Tak? Musimy ją umieć zalokować, jeżeli chcemy sobie teraz manipulować. Tak? Więc skoro mamy taki problem, to musimy w tej przestrzeni adresowej mieć, czy wypadałoby mieć, coś, co się nazywa direct map. No to dobrze. To są dwie ważne rzeczy, które ze sobą zostawiliśmy. Tutaj. Jądro, ale jądro już zmapowaliśmy, a drugie to cały RAM, bo chcemy mieć dostęp do całego RAM. Urządzeń wejścia-wyjścia będziemy się nimi opiekować później. Okay? Przed chwilą, bo nasz Virtual Address Space jest tak samo duży jak RAM potencjalnie, nie? No to gdzie to direct mapa ma się zmieścić? No, zakładamy, że tego RAMu jest powiedzmy nie więcej niż gigabajt, żeby sobie uprościć, prawda? Bo inaczej wlatujemy w jakieś tereny legacy wiąże Linuxa, prawda? Więc nie będziemy się zajmować. Takie założenie, że przestrzeń adresów wirtualnych jest dużo więcej. Wystarczająco duża, żeby pomieścić całą pamięć fizyczną. No dobra. Zmapowaną 1:1. Plus jeszcze drugie tyle. Prawda? Czyli zakładamy sobie teraz, że pamięci fizycznej jest maksymalnie 1 GB. Tak, żeby tutaj 1 GB plus 1 GB zostało nam na coś tam. No to dobra, ale mogło być jeszcze tak, że jak sobie teraz zobaczycie w opis tej naszej maszyny pod Renode'em podłączonej, w tym pliku REPL, to tam są jakieś adresy, prawda? Więc my mogliśmy zostawić jakąś przestrzeń IO tutaj, jakąś przestrzeń IO tutaj. IO. No przestrzeń IO, te wszystkie nasze urządzenia, jakieś tam programmable, interrupt controller, czy UART, czy prawda, mogliśmy zostawić. Więc tak naprawdę, to gdybyśmy sobie popatrzyli na tą przestrzeń adresową, to w niej znajduje się jądro, RAM i urządzenia wejścia-wyjścia. Prawda? Dobra, ale to, co my zrobiliśmy... Te urządzenia to na potem. Tak. Więc tutaj będzie nasz kernel. Tutaj będzie nasza direct mapa. Tema. No, a tutaj będzie już wolna tej części przestrzeni adresowej. Powiedzmy, że ta demapa jest od razu po jądrze. Tak.
No, mogę trochę ściemniać, ale to nie jest istotne, tak? No, tak czy siak potrzebujemy do dostępu do pamięci fizycznej, ale to nie jest wszystko. Dobra, czyli nasza przestrzeń adresowa będzie tak wyglądać teraz. I o tym zapominamy, co? Direct mapa. Direct mapa to jest odwzorowanie 1:1 całej pamięci fizycznej. Czyli robię coś takiego. Kernel przechodzi mi tutaj, a demapa to jest całe to. To jest wszystko bez urządzeń. Tak? Bez urządzeń. Direct mapa też jest mapowana w tablicy ścian. Tak, tak. Czy teraz ta demapa jest rozłączna z kernelem, czy nie? Nie ma to żadnego znaczenia. Prawda? Znaczy, tak czy siak po prostu potrzebuję tutaj zmapować całą pamięć fizyczną i w tej całej zmapowanej pamięci fizycznej muszę mieć kernel. Tak? Żeby być się dalej w stanie wykonywać. No? Więc teraz troszeczkę zapominamy o tym, co się już dzieje tutaj, bo zdołaliśmy przeskoczyć. Prawda? No i teraz pozostaje takie pytanie. No okej. Okay. Okej, okay, a jak wykorzystać, jak mogę wykorzystywać tą pamięć, na jakie sposoby? Prawda? No z tej pamięci to ja bym chciał zbudować sobie przestrzeń adresową użytkownika dla jakiegoś procesu. Z tej pamięci fizycznej to ja bym chciał sobie tego mojego kmaloka, kafri, cache alloka, cache free chciałbym sobie wyrzeźbić. Chciałbym sobie wyrzeźbić wszystkie te abstrakcje, a na razie mam gołe strony. I nie wiadomo za bardzo, co z tym zrobić. I to jeszcze nie wszystkie są, nie wszystkie z tych stron jeszcze są wolne. Tak, niektóre są już zajęte, bo są na przykład okupowane przez kernel. Dajmy na to, tak. A no to jakie ja mam możliwości klejenia tego wszystkiego? No mogę skleić sobie, używając tej translacji pamięci, mogę sobie skleić jakiś region pamięci wirtualnej. Możemy to sobie przerysować. Tak? Możemy sobie to przerysować i na razie skoncentrować się tylko i wyłącznie na przestrzeni adresowej jądra. Tak? Dajmy na to, że to jest demapa, to jest direct map. Ta direct map. Wewnątrz tej mapy widać jądro. Tu jest jądro. Tu jest wolna pamięć. Tu jest wolna pamięć. A tu jest na razie nic. Tak? I tu jest 2 GB, znaczy tu jest granica 2 GB, tu jest 3 GB, a tu jest koniec naszej przestrzeni adresowej po 4 GB. Tak? W tej direct mapie oczywiście ja jeszcze mam, gdzieś mam tą moją tablicę stron jądra. Prawda? Nazwijmy ją kernel page tables. KPT. Tak? Kernel page tables. Prawda? I tak więc te KPT to ono właśnie, ono jest tak fajnie, że ja je widzę, a ono jednocześnie opisuje całą tą przestrzeń adresową, ta tablica stron. Tak? No bo to jest struktura danych, która wyraża tą funkcję. No to dobra, to co ja mógłbym chcieć zrobić, to ja mogę tak, mógłbym sobie wziąć kilka stron stąd, wyrzeźbić, wziąć po prostu ciąg, no i po prostu powiedzieć, mogę tego używać. No tylko to jest słabe. To jest słabe, bo tutaj by się mi szybko fragmentacja zrobiła, prawda? Szybko bym zaczął mieć takie sytuacje, że mi pozostawały jakieś końce, jakaś jedna strona tu, druga strona tam, trzecia strona tam, prawda? I mogę mieć na przykład, nie wiem, 2000 pojedynczych stron, prawda? Takich, które nie są jedna pod drugą, tak, że nie stanowią spójnego obszaru. A? Więc mimo wszystko chciałbym jakieś obszary pamięci kleić sobie z pojedynczych stron i mogę to zrobić, ale wtedy muszę używać mapowania. Muszę robić translację, tak? Na zasadzie takiej, że tutaj wybieram sobie jakiś region, tak? I mówię, że ten region składa się z iluś stron i każda z tych stron to ona wskazuje tam, gdziekolwiek. Prawda? I wtedy mogę sobie tutaj stworzyć taki wycinek, wtedy
wirtualnej przestrzeni adresowej, w której sobie pokleję i zrobię sobie z kilku stron jakiś obszar. Tak? No i dobra, to mamy dwa warianty, że albo bierzemy bezpośrednio stąd i tutaj powiemy, że to jest physical contiguous. I teraz pewnie tutaj zrobi błąd ortograficzny. Contiguous, tak się pisze? Co to znaczy? Ciągła. Contiguous. Contiguous przez Q? Nie, to jest G. Aha, okej. Okay. Physical contiguous memory. I teraz powstaje pytanie, a dla kogo to może być użyteczne, żebym ja przydzielał taką pamięć? Zanim się zastanowimy, jak nią zarządzać, bo to jest też ciekawe. Na poprzednim wykładzie u Karola było jakieś takie cosidło, co wymagało fizycznej, ciągłej fizycznej przestrzeni adresów. Karol o tym mówi. Tak, jakieś defbrandy tutaj można by było na tym defbrandy można by było. Nie, tutaj na przykład wszystkie DMA potrzebują. DMA, te wszystkie, wszystko to, co działa po stronie sprzętu, a nie rozumie adresów wirtualnych. A DMA nie rozumie w adresy wirtualne. Ono nadal sobie żyje w fizycznym, prawda? Więc jeżeli sobie tutaj teraz zalokuję, to bardzo łatwo mi obliczyć adres fizyczny. Wystarczy, że wygaszę najstarszy bit adresu i już wiem, że to jest adres fizyczny. I mogę to dać po prostu DMA, ten adres zaprezentować. Czyli jeżeli sobie tutaj zalokuję 8 stron, to gaszę najwyższy bit adresu, daję to do DMA i DMA elegancko mi to wypełni, a później mogę sobie stąd przeczytać. Nie ma problemu, tak? A to chwila, bo to czyli tu użytkownikiem będzie DMA. Ale to free, który jest tym kawałkiem, to jest direct mapa konkretnie? Direct map. W jakim sensie zgaszenie tylko tego największego bitu ma nam dać ten adres, który... No bo zauważ, że tu jesteśmy w adresach wirtualnych. Mhm. Powiedzieliśmy, że adresy fizyczne zaczynające się pod 0 gigabajtem, 1 gigabajtem, adresy fizyczne. Więc może lepiej napisz. To jest kropka. A to jest PA 0 GB i PA 1 GB. No i my sobie powiedzieliśmy, że VA od 2 do 3 GB mapuje się na PA od 0 do 1 GB. I tablica stron, czyli KPT, jest tak skonfigurowana, żeby takie przekształcenie wykonać. Czyli tutaj zdecydowaliśmy, że to nie jest tak, że te mapowania mogą się tak przycinać, jak sobie to postrzeliśmy na przykład na systemach operacyjnych, że tam potem się po fragmentach dziury, to można je zaklejać, tylko tu cała taka ciągła przestrzeń jest zmapowana. Tak. Direct mapa, dlatego direct mapę robimy, żebyśmy mieli łatwe obliczanie adresu fizycznego, tak? Po prostu PA dla direct mapy, tak? To będzie VA and OX 7F. Okej, okay, a to jest tak jest z BliskFive, czy na razie mamy tak? Tak jest z BliskFive, ale jeżeli sobie zobaczysz, to analogicznie jest na innych platformach. Okay. Direct mapa jest powszechnie stosowanym mechanizmem, czyli zarówno we FreeBSD, jak i w Mimikerze. A czyli cały kod jądra jest... I cała pamięć wraz z całą pamięcią fizyczną jest okay. W adresach wirtualnych. I te adresy wirtualne są 1:1 na adresy fizyczne. Przez to okno gigabajtowe widzisz to okno pamięci fizycznej. Okay. A przez to dolne okno widzę ten drugi kawałek? Przez to okno widzisz nic. Ono jest z tym sobie będziesz zarządzać, przy pomocy tablicy stron, czyli to KPT będziesz sobie modyfikować, żeby coś tutaj zobaczyć.
Tak? Nie, bo powiedzieliśmy, że chcemy w tym free sobie alokować jakieś kolejne strony, tak? Ciągły zakres adresów. A powiedzieliśmy też na razie, że tam alokujemy pojedyncze strony. Ale możemy grupy stron. Okej. Możemy grupy stron. Zaraz będziemy mówić o parę systemów. Ale to w tym free też potencjalnie jest zmapowana jakaś pamięć, jakieś urządzenie może być zmapowane w tym kawałku free, czy nie? To gdzie na tym obrazku są zmapowane na urządzenia? Nie są. Okej. Okay. Nie są, żeby sobie je zmapować, to musisz sobie tutaj je zmapować. No ale musisz sobie zmapować, musisz sobie zmodyfikować KPT w taki sposób, żeby z tej pamięci fizycznej sobie to zmapowało. Aha, no dobra, okej. Okay. I to robią te wszystkie DevM, sialalala, co dzisiaj już sobie patrzyliśmy, prawda? Że wygrzebujecie resursa i tego resursa tam jakąś funkcją traktujecie, żeby go zobaczyć gdzieś tutaj i wtedy dostajecie tego void gwiazdka waszego prawdziwego, który przy pomocy którego możecie sobie po tym grzebać. Okej, okay, bo ta direct mapa ona jest mapą tylko na pamięć RAM. Tak. Tylko i wyłącznie, dobra. Tak. A nie mamy nigdzie direct mapy na tą drugą połówkę tego RAMu? Okay. Nie, ale tu nie ma RAMu, tu nie ma RAMu. Czyli RAM to tylko ten pierwszy gigabajt. Mógł tak się umawialiś. Okej, okay, okay. Mówiłeś sobie kość jednogigową. Tak, rozumiem, tylko że pan narysował po prostu duży prostokąt, podzielił go na pół, myślałem, że jakby... No tak, RAM bo to jest nasza cała przestrzeń adresowa. Tak, przestrzeń adresowa może nie być wypełniona niczym. Tak? To tam mogą być dziury fizyczne, po prostu masz nie podpięte do pasa nic pod tymi adresami, masz tam dziurę. Nie? Mm-hmm. Procesor zrobi tam dostęp, to jak ma taki wyjątek, to mu możesz się powiedzieć, bus error. Ja tutaj nic nie mam, prawda? Co ty mnie tu, czego ty ode mnie chcesz, tak? A jak nie ma? A jak nie ma, to zwraca, jak jest grzeczna, to zwraca zera. A jak nie, to ci po prostu zwraca jakieś losowe wartości. Ewentualnie zawiesza się na nieskończoność. Albo się zawiesza, bo coś tam, prawda? No generalnie grzebanie po fizycznej przestrzeni adresowej, tam gdzie jest coś niezmapowane, może bardzo ciekawymi efektami, ale to się nie będziemy tym zajmować, bo to nie o to chodzi, a mamy już 57. Dobra, posłuchajcie, to co? To sobie przynajmniej powiedzieliśmy, że tak, że będziemy mieli jakiś podsystem, który będzie musiał zarządzać tą pamięcią fizyczną tutaj. Będziemy mieli jakiś podsystem, który będzie musiał nam tą pamięć z tych fragmentów pamięci fizycznej robić tutaj ciągłe obszary i w szczególności będziemy mieli też jakąś maszynkę, która będzie nam mapować te rzeczy. Jak sobie poprosimy jakieś strony z fizycznej przestrzeni adresowej, to się nam gdzieś tutaj zmapuje. A. Czyli tym samym troszeczkę się zbliżamy do zagadki wyjaśnienia, a co robi malloc, ale tylko troszeczkę. Tak? To znaczy się tego malloca, no to tak jak wam powiedziałem, to będziemy tworzyć takie regiony i w tych regionach, które gdzieś tutaj, tak? Czyli to jest tutaj zmapowane, tak? Okej, okay. Tak. No to w tych regionach będziemy sobie jakąś strukturę danych trzymać i ta struktura danych będzie nam realizować tamte rzeczy na górze. I z tego będziemy sobie dostarczać zarówno kmemcache alloca free, jak i kmalloca i kafe. Więc mamy tutaj jeszcze jedną taką trochę takiego przyczajonego tygrysa, którego nie widać na razie. Otóż musimy mieć gdzieś jakąś strukturę danych, która nam będzie opisywać, jak wygląda ta część. Co to znaczy, jak wygląda ta część? Które fragmenty z tych adresów wirtualnych są wolne, a które są zajęte? To logiczne, prawda? No bo żeby zmapować jakąś pamięć, to co ja potrzebuję? Potrzebuję mieć przedział adresu, potrzebuję sobie znaleźć przedział adresów wirtualnych.
potrzebuję sobie zaalokować strony oraz potrzebuję zmodyfikować kernel page table. Prawda? Ewentualnie tam muszę doalokować, i to jest trochę problematyczne, muszę doalokować kolejną tablicę strony na tą 4 KB. Ale może to nie jest problem, bo to się da stąd wygrzewać. No whatever, prawda? Czyli jakby będzie widać coś takiego gdzieś w jądrze, że będzie jakaś struktura, to będzie drzewo. Możliwe, że to jest drzewo przedziałowe, albo jakieś drzewo czerwono-czarne, whatever, prawda? W którym będziemy musieli sobie znaleźć kawałek tej przez wirtualnej przestrzeni adresowej, który jest wystarczająco duży, żeby pomieścić jakieś tam, nie wiem, 64 kilobajty, wziąć sobie to, po czym do tablicy, po czym zaalokować sobie tych 8 stron i po prostu zmodyfikować KPT i tam włożyć te 8 stron w odpowiednie, w miejsca, które odpowiadają tym adresom, które zaalokowaliśmy. Co mamy na myśli przez alokację w tym przypadku? Bo myślałem, że właśnie chodzi o zmianę struktury KPT. Przez alokację czego? Przez alokację wirtualnej przestrzeni adresowej? Aha. Tak. No bo masz dwie rzeczy, bo masz adresy i adresy są konstruktem abstrakcyjnym. Tak. I masz pamięć, która jest podczepiona pod te adresy i ona już jest konstruktem fizycznym. A więc ty potrzebujesz dwóch rzeczy. Po pierwsze, potrzebujesz mieć adresy, a po drugie, musisz te adresy zasilić pamięcią. Tak, no bo adresy to możesz sobie myśleć o tym, że to są drzwiczki, a teraz czy za drzwiczkami takimi masz windę i ta winda tam stoi, czy winda jest na dole, ale te drzwiczki otworzyłeś, prawda? To logicznie jest, że wolałbyś, żeby tam winda była, albo inaczej, żeby tam pokój był, a nie czarna dziura, prawda? Więc na początku to, co robisz, to alokujesz sobie te drzwiczki, prawda? No bo musisz mieć miejsce na to, żeby do tych drzwiczek powchodzić, prawda? Procesorem, a potem za tymi drzwiczkami powodujesz, że pojawia się pokój. W jaki sposób alokujemy pamięć? Jaką pamięć? Bo pamięć czy adres? Pamięć. Pamięć. No z tej puli, która tutaj jest. A, czyli wybieramy pulę i to jest alokacja. Wybieramy sobie strony z tej pamięci. Alokujemy sobie adresy, alokujemy sobie pamięć, a następnie przy pomocy KPT mapujemy adresy na pamięć. Czy raczej inaczej, to właściwie w drugą stronę powinien powiedzieć. Pamięć na adresy, tak. No bo my adresom przypisujemy pamięć. Tak. Czyli adresy na pamięć mapujemy. No tak. No tam wiadomo, no chcemy się dostać do pamięci. To jest nomenklatura. No tak, to jest nomenklatura. No bo KPT jakby opisuje nam, co widzimy w tych adresach wirtualnych, ale nie ma informacji o tym, czego my nie widzimy, tak? Dlaczego? No przecież jest bitbind. No właśnie, ale to w takim razie pan powiedział, że potrzebujemy jakiejś struktury jeszcze, w której będziemy opisywać to, co jest w tej czerwonej ramce dołu. No tak, potrzebujemy sobie mieć jakiś alokator adresów wirtualnych. I tu chyba jest pytanie, czemu nie możemy wykorzystać KPT do tego, żeby znajdować te wolne adresy wirtualne. No, bo możemy właśnie chyba... Mógłby się bardzo uparł, ale to jest mega niewydajne. Okej. Tak? Więc tego się tak nie robi. Bo ty chciałbyś mieć jakąś strukturę danych, którą kojarzysz z takim pojedynczym blokiem. Tak? Chciałbyś mieć po prostu tam zawarte jakąś stronę. Strukturę danych chcesz, a nie tam grzebać w KPT. Jak Linux się ta struktura danych nazywa? Konkretnie ma jakąś nazwę? Która? No ta, która, na której już szukamy tych wolnych adresów. VM Structy albo VM Map Area. A to jest to samo co w User Space, tak? No ale VM Structy też, w sensie jakby... Nie, to są konkretnie VM Map Area. Czyli to nie są te same struktury danych, które my opisujemy przestrzeń, wirtualną przestrzeń. Ja w ogóle się tutaj, ja w ogóle pominąłem rozważanie, jak jest zarządzana przestrzeń adresową użytkownika. Interesuje mnie tylko to, jak dojść do kamaloka. Tak, ale no spytałem o to, no bo to po prostu
zabrzmiał podobnie jak opis przestrzeni adresowej, wirtualnej przestrzeni. Czy znaczy, mogę ci powiedzieć tak, że wydaje się, że w Linuxie zostało to rozdzielone i jest inna struktura danych do zarządzania tą przestrzenią i inna struktura do zarządzania przestrzenią adresową użytkownika. Mhm. We FreeBSD jest rozdwojenie jaźni. To znaczy się, część pamięci jądra jest stronicowalna, w związku z tym używa się tych samych struktur danych, co do opisu przestrzeni użytkownika, a część pamięci jest niestronicowalna i tam, nieważne, to są, nie wchodźmy w to, bo to tutaj zakopiemy się. Teraz to do pamięci, tak? To co jest nad czerwoną ramką, bo wtedy jesteśmy jakoś zmontowani na tą pamięć fizyczną, a to co jest w tej czerwonej ramce, to tak pośrednio tam sobie że nam się zmapuje z powrotem na to, co jest nas w czerwonym ramku. Tak. Znaczy my nawet nie myślimy, to znaczy się ja bym przestrzegał przed myśleniem tego, że my tak naprawdę idziemy tutaj. My tak naprawdę tutaj, nie idziemy tutaj, my tak naprawdę to idziemy przez cały czas tutaj. Bo musimy to wszystko w tej tablicy stron opisującej ten dany fragment, musimy używać adresów fizycznych, a nie adresów wirtualnych. Mamy taki sposób, żeby sobie poradzić z tą fragmentacją, że możemy jakiś ciągły obszar pamięci wirtualnej sobie tam gdzieś przypisać, tak? Tak, zmapować na nieciągłe fragmenty pamięci fizycznej. I w ten sposób sobie uciułać z drobnych sobie uciułać złotówkę, prawda? Grosików możemy sobie uciuwać to. Ale tam też nie możemy pofragmentować, prawda? No, możemy pofragmentować, ale już nie pamięć, tylko adresy wirtualne. Mhm. Tak, oczywiście. To też jest jakby problem, ale nie będziemy się tym zajmować. Nie będziemy się tym zajmować. No dobra. To w tym wszystkim brakuje jedną rzeczy. Znaczy wielu rzeczy brakuje, ale przed przerwą jeszcze przynajmniej chciałbym ostatecznie dojść. No dobra, przed przerwą chciałbym dojść przynajmniej do jednej rzeczy. To znaczy się, a jak zarządzamy pamięcią fizyczną? Bo to jest ważne, tak? To jest znowu taka trochę incepcja, bo my w tej pamięci fizycznej będziemy musieli trzymać strukturę danych, która opisuje, czy ona jest wolna, czy ona jest zajęta. Widzicie to, tak? Że to jest takie dziwne. Tak samo jak w pamięci fizycznej trzymamy KPT. Można było próbować trzymać KF-u, ale. No ale cache'u nie kontrolujesz, prawda, co w nim jest, czy co w nim nie jest. Nie, tylko, znaczy do pewnego stopnia nie kontrolujesz. No dobra, to tak, to powiedzmy sobie tak, że potrzebujemy struktury danych, przy pomocy której będziemy zarządzać całą z wszystkimi stronami. Ponieważ powiedzieliśmy, że możemy, że granularność naszego zarządzania to jest pojedyncza strona, to automatycznie daje odpowiedź, a ile struktur danych potrzebujemy, znaczy a ile rekordów potrzebujemy? Potrzebujemy pojedynczego rekordu na każdą stronę pamięci fizycznej. To jest niezręczne, ale prawdziwe. A czemu to jest niezręczne? Bo jedną czterotysięczną pamięci, no ponad jedną czterotysięczną pamięci masz. No, na każde 4 kilobajty potrzebujesz x bajtów. No, pozostaje pytanie, ile to jest te x. No i teraz, gdybyśmy poszli sobie i zobaczyli taką strukturę, która się nazywa struct page. Możemy sobie ją później obejrzeć, prawda? Ale tam, no, tam jest trochę ciekawych rzeczy, ale ten. To okazuje się, że ona ma, no zgadujcie ile. Ile bajtów? 100 bajtów. 64. Dobrze. Cashline'a. No więc to oznacza, jaki jest stosunek między tą wielkością a tą wielkością? To z 2 do 6, do 2 do 10, tak? No. Nie, 2 do 12. No, czyli, no to okej, to jest kwadrat tego, tak? No tyle pamięci fizycznej od razu musimy sobie wsiorbać na opis całej pamięci fizycznej.
Okay, bo ten stack page to jest dokładnie jedno page table entry, tak? Nie. Czy to co to dokładnie? To jest jedna struktura, którą potrzebuje Linux czy FreeBSD na to, żeby umieć zarządzać tą stroną. Nie mapować ją, bo za mapowanie odpowiada KPT, tylko żeby nią zarządzać. Tam potrzebuje jakieś loki trzymać, jakieś węzły, jakiś struktur danych, flagi. Zobaczmy sobie to. Skoro już tak to was ciekawi, przejdźmy sobie do pierwszej zakładki i wpiszmy page. Oczywiście tu nie widać, bo as member, ale lecimy troszeczkę do dołu. Page down. No, jeszcze reference. A defined. Include Linux mm types powinno być. Jest taki plik. As member. I to jest jedyne trafienie. No możesz. Bo tego z page'a chcemy obejrzeć, tak? Tak. No tak. To w pliku include Linux mmtypes h. Tak. To jest jeden z pierwszych. Tam. No to weź. Tutaj do katalogu głównego przejdź. Weź include. Jak to było? Include Linux mmtypes.h. Linux i mmtypes. No weź tam szukaj, bo tam jest mnóstwo plików. Ctrl F. Ctrl F. MMTypes. O, tam widzisz? I tutaj... 90 wiersz coś takiego. 90 wiersz. Nawet trochę wcześniej. O, no jest. No jest struktura, widać, że tu są jakieś listy, jakieś... Cuda nie widy, prawda? No nieważne. Można sobie, że możemy sobie później popatrzeć jeszcze to, ale najważniejsze jest to, że gdzieś w pamięci musi się znajdować jedna lub więcej tablic page, tak? Czyli gdzieś w tej pamięci naszej fizycznej musi być taka ciągła. No właściwie to w pamięci już jądra, tak? Musi być gdzieś ciągła tablica, która będzie mniej więcej takiego rozmiaru, tak? Tutaj będzie fizz space size przez 2 do 6. To mamy ciągła tablica i ona dokładnie opisuje każdą stronę. Tak, tak. Okej. Okay. No i 1,60 pamięci poszła. 1,64 pamięci poszła. No to w VMstructie jest tablica właśnie page'y. Tak, nie, właśnie tam, nie, to jest nie, to nie jest to. Ja teraz nie pamiętam, jak to się nazywa, ale gdzieś jest na tych slajdach powiedziane, gdzie ta tablica jest, tak? I teraz najważniejsze, że ta tablica ma te nasze... te nasze page'e i my tymi page'ami chcemy zarządzać, tak? Chcemy umieć je zalokować, chcemy sobie umieć wziąć kawałek, zwolnić go. No i trzeba się zastanowić. I teraz myk jest taki, że tutaj będziemy mieli jeszcze jedną tablicę i ta tablica będzie max order chyba wynosi 11. Czy ona będzie od 0 do 1? 11, przepraszam. I to jest wszystko, co jest nam potrzebne do zarządzania tą pamięcią i będziemy robić to sprytnie. Czy jakoś logarytmicznie. Tak, no i sobie zrobimy to po przerwie. Czyli będzie body system zapisany po przerwie. Skrótowo, bo nie wiem, no to tak naprawdę przetali troszkę. Może pan jak w dobrym serialu zrobił scenę. Jak to zrobić? Przypomnieć ostatnią scenę jakaś. A, przypomnieć ostatnią scenę. A po jakąś retrospekcję jeszcze. Nie, bez pytań. No dobra. Co, ale już jedziemy, tak? Już dobra. No dobra, to retrospekcja jest taka, że w najprostszym przypadku mamy tablicę
stron, ona się tam jakoś nazywa, nie jest to ważne jak, chyba free po prostu, bo free list, whatever. I to jest ta struktura i w tej strukturze będziemy musieli coś mieć. Zobaczmy sobie tą strukturę jeszcze raz. Ja bym się spodziewał tam paru rzeczy. Po pierwsze, idźmy sobie od początku. Myślę, że kursorami lepiej będzie się przemieszczać niż to. Właśnie, flagi nie są istotne. Później mamy page cache i mamy move pages. Tu nie chcemy. Lecimy dalej. Później mamy page pool used by next tag. Tego też nie chcemy. Slab, slope and slope. Tego też na razie nie chcemy. Tail pages and component. Nie. Nie. Page table. Nie. Dalej nie. Koniec. Nie, jeszcze dalej. Gdzieś tu mówiliśmy mieć order. To bardzo ciekawe. To bardzo ciekawe. Jeszcze troszeczkę do góry podnieśmy. No widzicie. Nie przygotowałem się. Ale. Ale to nic nie szkodzi. Bo ty musimy, tylko musielibyśmy pewnie jak będziemy sobie analizować troszeczkę kodu, to zobaczymy. Okej, to po co są te listy? Aha, bo to ja nie powiedziałem, że to są listy. To będą listy. To będą listy stron. I sketch będzie taki, że one będą mówić, że jeżeli tutaj jest 0, czy tu jest i. Ale jeszcze raz, co przedstawia ten rysunek pionowy? Pionowy to będzie tablica. Tablica list. To jest to free list właśnie, tak? No zaraz zobaczymy, do czego to służy, tak? I teraz idea jest taka, że jak mamy listę ITO, to na niej będą przechowywane ciągłe obszary stron o rozmiarze 2 do 12 plus i. Tak? Czyli krótko mówiąc, razy 2 do i. Tak? Czyli na tej liście będą pojedyncze strony, na tej liście będą podwójne strony, na tej będą czwórki, tak? Czyli tutaj będą czwórki stron. Taka struktura była na ESO. Tutaj będą pojedyncze, tutaj będą podwójne, tutaj będą już ósemki, prawda? W zależności tego, jak długo pamięci teraz chcemy. To... Spokojnie, tak? Czyli będziemy ten. Natomiast, okej, ale jakie listy? Ale tu przecież musielibyśmy, żeby to była lista, to musielibyśmy alokować jakieś węzły, prawda? No ale patrzcie, mamy tutaj dużo pamięci. Tak byśmy się umówili, że tutaj jest odpowiedź, że w każdym z tych węzełków jest wskaźnik na poprzednika i następnika, to już mamy tą pamięć, prawda? My możemy, tylko musielibyśmy mieć, albo musielibyśmy to przechowywać wewnątrz, albo musielibyśmy to przechowywać gdzieś tutaj na początku. Możemy też powiedzieć, że to jest PA start, tak? Czyli adres fizyczny, tak? Gdzie to się zaczyna. Wtedy łatwo, jeżeli mamy tą stronę, to łatwo możemy obliczyć, znaczy jeżeli mamy ten opis strony, to możemy łatwo powiedzieć, jaką stronę, znaczy, że to opisuje jakąś stronę. Jaką stronę? No adresie fizycznym PA start plus 4 kilobajty razy i, jeżeli to jest ITO. O, żeby się z tym nie mieliło, że to jest IOTA strona, tak? Czyli to entry, ten element tej tablicy, taką stronę opisuje o takim adresie fizycznym. Nie. Gdzieś mamy zapisane, że PA start to jest adres fizyczny pierwszej strony w tej tablicy. A ta tablica to jest konkretnie tablica, to jest tak wielka tablica wszystkich stron? Wszystkich opisów stron. Mhm. To są opisy stron, to nie są strony, no bo strony mają 4 kilobajty, prawda? Aha, okej, dobra. To PA start to jest jakby początek fizycznej przestrzeni adresowej. Tak. Tak, więc łatwo jesteśmy w stanie obliczyć adres fizyczny strony, która jest opisywana przez to entry. Mhm. Tak?
No dobra. To teraz tak. To będzie Buddy Systems. Przeanalizujmy sobie na jakimś prościutkim przykładzie, jak może wyglądać Buddy Systems. Jak będzie to prosty przykład, to będzie bardzo prosty przykład. W tym Buddy Systems będziemy mieli dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Wystarczy. 16. To max order jaki będzie? Ja jeżeli tutaj jest 16 stron od 0, to znaczy od 16 opisów stron. No to 4 będzie maksymalnie. 4 będzie maksymalnie. Tak, bo może być jeden blok o 16 pustych stronach. A to teraz mamy tak, że tutaj jeszcze musimy mieć jakieś flagi. Tak w takim entry, takim pojedynczym entry, tym page entry, to my sobie powiedzieliśmy, że tak, musimy mieć flagi. Musimy mieć prawa indeksa i musimy mieć order. Order to znaczy się, musimy wiedzieć, do której z tych list należy. Dobra? Czyli na początku, jak to, jak będziemy inicjować tą tablicę, to tutaj damy pusty wskaźnik, tutaj damy pusty wskaźnik, tutaj damy pusty wskaźnik, a tutaj co? A tutaj też pusty. No nie, no nie, no to będzie cały ten wskaźnik na te na wszystkie te strony, tak? No, ale tutaj mamy 2 do 3, więc to jest 8. Tu jest 1, 2, 4, 8. I tutaj dopiero. No tutaj będzie wskaźnik na head, czy no na ten pierwszy. Tu jest to head, a tutaj gdzieś, a tutaj mamy, tutaj będziemy mieli już te nody. Tak, no to noty są po prostu połączone w jedną listę, tak jakby tak, jak fizycznie złożone, a to wskazuje na pierwszy. No nie, to znaczy, że my będziemy mieli listę, która będzie wyglądała dokładnie tak. No tak, tak. No. A czemu nie. Czemu te wszystkie kawałki, te 16, one nie muszą na siebie po kolei wskazywać teraz? Jeszcze w tej liście? No nie, bo już bo w momencie, jak ma, ten zerowy jest podczepiony do 16. Aha, to znaczy, że od niego 16 fizycznie faktycznie tak, są. 16 pod rząd już będzie zajęte. I my to już wiemy z automatu. Tak? Więc tutaj będzie tak, że flagi dla tego entry 0 będą ustawione, że to jest tam PG free chyba, a my musielibyśmy znaleźć. Bo jest taki plik, w którym są. Jest enum page flags, w którym to wszystko jest. Tak, ale to musi być wolne. Pref to będzie ustawione na 0, next będzie ustawione na 0 i order będzie. 0, 0, 1, 2, 3, 4, tak? I order będzie 4. OK. Czyli gdybyśmy sobie to zapisali, to możemy sobie to zapisać w inny sposób, to moglibyśmy sobie to zapisać przy pomocy takiego jakby drzewka. Jakby drzewka, tylko że będziemy mieli tą dodatkową naszą listę. Tak? Teraz narysujmy to do góry nogami. Tak, czyli na początku to jest 4, 3, 2, 1, 0, tak? Czyli na początku mamy order 4 i adres, czyli tak, będziemy pisać sobie tutaj kropkę. Adres 0, order 4. OK? To załóżmy teraz, że chcemy sobie zalokować dwie strony. Co będziemy chcieli zrobić? No to rozbijamy to 0,4 na dwa elementy 0,3 oraz 8,3. Tak, czyli innymi słowy będziemy to rozmieniać na drobne. No to jak rozmieniamy na drobne? Jak alokujemy, prawda? Jak alokujemy, to chcemy znaleźć, ile powiedziałem, dwie strony. To zaczynamy szukać od tego miejsca i idziemy w górę tak długo, aż w końcu coś znajdziemy. Prawda? A jak nie, to wywołujemy out of memory. A jak nie, to nie zajmujemy się przypadkiem, kiedy się pamięć kończy, bo to jest krępujący przypadek. Tak? Pamięć jest dużo, każdemu wystarczy, prawda? Chyba, że się robi jakieś obliczenia, prawda, naukowe, to wtedy niekoniecznie. Dobra, czyli idea jest teraz taka. Że to, z tej listy wyjmujemy ten element i na tą listę wkładamy dwa elementy. Jak te elementy będą się nazywać? 0,3 oraz 8,3.
3. To co teraz? Możemy ściągnąć ostatni element z tej listy. Możemy ściągnąć ostatni element z tej listy. Albo pierwszy, jak wolimy. Whatever, prawda? To nie ma znaczenia. Jakiś tam element, to tak, żeby było szybko. I co tutaj robimy? Znowu wkładamy dwa elementy, bo rozmieniamy na drobniejsze, prawda? I to będzie 8,2 i 12,2. 8,2 i 12,2. Tak? Czyli to będzie wskazywało na 8 element tej tablicy, a to będzie 12 element w tej tablicy. Tak? Mhm. Tak samo jak poprzednio. 0,3 to było tutaj, a 8,3 to było gdzieś tutaj. Ja nie widzę. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 to jest 8, tak? Chyba. Nie wiem, whatever. Któryś. No to dobra, to znowu bierzemy tego i co? I tutaj wstawiamy 12,1 i 14,1, tak? I następnie. Okay. I zalokowaliśmy. Wzięliśmy sobie dwie strony. Wzięliśmy sobie dwie strony. Wzięliśmy sobie dwie strony PT. Prawda? Czyli to jest w zasadzie taki segregated fit po prostu, tak? Bo ciekawie będzie się działo. Ciekawie się będzie działo w trakcie zwalniania. Bo tutaj jednej rzeczy nie widzimy, jak alokujemy. Bo my coś dzielimy zawsze na dwa. Ale jaka jest właściwość tego dzielenia na dwa? Zobaczcie, że jak sobie tutaj dzieliliśmy na dwa, to patrzcie, co się stało. Powstawała nam taka para. No to pytanie, a kiedy ja mogę parę złączyć? Taką parę mogę złączyć. Tak? No bo skoro ona powstała, ta para z 0,4, no to mogę ją złączyć, prawda? Jeżeli będę miał te dwa wolne, to mogę ją złączyć. A teraz powstaje pytanie. Czy jak mam parę na tej liście, bo to jest, to było czwórki, tak? To było długości 4, to było. Nie, tam to było długości 8. Tu długości 8, tu długości 4, tu długości 2. To powiedzmy, że na tej liście mam 8,1 i 6,1. Czy ja je mogę złączyć? Nie. Dlaczego? No bo pewnie chcemy, żeby te one się zaczynały, żeby jakby te pierwsze elementy tej pary zaczynały się pod odpowiednim modulo, w sensie, że pod odpowiednim offsetem, tak? Nie, że nie w środku. Tak, tak. Mówimy, że ten adres tutaj, to on musi być podzielny przez 2 do 3. No razy rozmiar strony, ale tak naprawdę myślimy już o tych order, prawda? Mhm. Więc tutaj nie mogę i to można bardzo łatwo sprawdzić. Biorę obydwa adresy. I co robię na nich? Jeden binarnie to się zapisuje o tak, a drugi binarnie zapisuje się tak. No nie, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0, 0. 1. Prawda? Ja wiem, że ja mogę z jakim połączyć. Na pewno ten mógłbym połączyć z takim. To jeszcze sobie zapiszmy dla odmiany 1, 0, 0. To jak to jest? To jeżeli zrobimy XORa na nich, na tych dwóch adresach robimy XORa, to dostajemy 0, 0, 1, 0. Mm-hmm. I to jest pierwszy bit. Tu jest dobrze, one się różnią na jednym bicie i to dokładnie na tym bicie. A te dwa, no jak zrobię na nich XORa, to co się dzieje? To mam 1, 1, 1, 0. I o tym zapominam, o tym bicie, ten sobie wymazuję i patrzę, o, nie zgadza mi się. Tak, czyli one muszą się dokładnie, one muszą być do siebie przyległe w takim sensie, że po złączeniu ich musi powstać 4,2. Tak. I tu łatwo można ksorując i patrząc, czy one się tam łączą, czy się nie łączą, tak? No to dobra, to właściwie opisałem wam Buddy Systems. Dokładnie tak to działa. Buddy Systems? Buddy Systems. System bliźniaków. Okay. System Buddy. A nie będziemy mieli przez to dużego rozdrobnienia tej pamięci? Przez to, że łączymy tylko takie, co będą na odpowiednim offsetie w poziomie wyżej? Tak, będziemy mieli. I co?
No przecież powiedzieliśmy sobie, że jest fajnie. No, prawda? Jak chcemy jakoś alokować duże fragmenty pamięci. Fizycznej. Fizycznej. Potem pamięć wirtualna to sobie z grosiaków poskładamy. Nawet jak się nam pofragmentuje, to sobie złożymy, prawda? To nie ma przecież żadnego problemu. A gorzej z pamięcią fizyczną, rzeczywiście, bo może to nam powodować pofragmentowanie pamięci fizycznej, ale robi się to w ten sposób, że klasycznie dzieli się jeszcze na zonę. Te alokacje wszystkie w Body Systems dzieli się na stronę i tam jest zona dla jądra i strony jądra są nieprzenaszalne i jest są zony reclaimable i zony movable. I movable to są strony, które są udostępniane użytkownikowi i te strony można przenosić. Można je zabrać i zdefragmentować, można zabrać je użytkownikowi i zdefragmentować pamięć fizyczną i ponownie podczepić je użytkownikowi, tak? Więc tam jest mechanizm w Linuxie do tego, żeby jakoś bez świadomości tego użytkownika, żeby sobie tą pamięć defragmentować, tak? I rzeczywiście jest tam jakiś mechanizm. Jak sobie zobaczycie, to się chyba nazywa proc.zoneinfo czy coś takiego i tam można sobie wyświetlić. A tu jeszcze, może pan jeszcze raz podsumować w ogóle, gdzie to jest ta alokacja, gdzie ona jest używana? Ona będzie nam potrzebna do tego, żeby zrobić jakąkolwiek alokację, bo powiedziałem, że żebyśmy tutaj zobaczyli jakąś pamięć, to musimy zrobić trzy rzeczy. Mhm. Musimy zalokować adresy, jakiś ciąg adresów, od tego adresu do tego adresu. Mhm. Musimy zalokować pamięć, którą podczepimy pod te adresy, a następnie musimy zmodyfikować KPT, żeby rzeczywiście pod tymi adresami pojawiła się ta pamięć. Okay. I tą pamięć będziemy brać z Body Systems. Każdą pamięć w jądrze będziemy brać z Body Systems. Okay, czyli to jest potrzebne tego drugiego kroku, tak? Do alokacji już pamięci. Tak, właśnie. Tak. Okay. Tak. I zauważ, że tutaj mamy wszystko, co nam jest potrzebne, tak? To znaczy się, tym możemy sobie również alokować rzeczy, które... No możemy sobie zalokować 600. Tak, możemy sobie wziąć z tej listy, z tej 03 i po prostu odczepić dwie strony i wsadzić je gdzieś na tą listę, prawda? Więc możemy sobie zalokować 6 stron, więc możemy sobie tutaj alokować, albo sobie zbierać z drobniaków, albo wziąć jedną dużą monetę i oddać malutką, prawda? No także różne tutaj są kombinacje możliwe. I też nie musi, ale możemy też zalokować te 6 stron fizycznych, także bierzemy 4 i 2 niekoniecznie obok siebie, nie? Czy akurat to nam zależy, żeby to faktycznie było to znaczy, ciągłe? To zależy, jakiego mamy klienta. Kto jest naszym klientem, kto jest klientem tego Body Systems. Bo jeżeli to jest, alokujemy pamięć na potrzeby DMA, no to nie ma siły, to musi być ciągły i tu nie ma zlituj się, tak? Natomiast jeżeli alokujemy na potrzeby tutaj albo dla usera, to możemy sobie z drobniaków poskładać i to nam w ogóle nie zależy. Ale KPT rozwiązuje już tą sprawę, że to nie tak, jest... Tak. No dobra, to pokonaliśmy, no powiedzmy, pokonaliśmy Body Systems, a to teraz jeszcze szybciutko... Nie są nam potrzebne slajdy. To tak wymyłanie się z ściana wygląda. Tak. No zawsze robiliśmy je na szybko na koniec, dlatego tak sobie tak, ale jeszcze mamy 15 minut, więc spokojnie. Tak, jaki koniec? Jaki koniec? Na pana nocy. Dobra, to teraz tak. Jak już mamy te wszystkie fajne rzeczy, to teraz ostatecznie możemy powiedzieć, jak się nazywa. Tak, i ten body allocator, to on tam ma jakąś taką funkcję alloc pages, jakieś free pages, prawda? Tam trzeba by było dokładnie zobaczyć i z nich po prostu wychodzi jakiś wskaźnik na struct page, prawda? I my jesteśmy szczęśliwi, tak? Albo przyjmuje taki wskaźnik, prawda? No i dostajemy po prostu tą jedną stronę, czy tam są jakieś takie funkcje, które że my przekazujemy im tablicę i on tą tablicę tam wypełnia tymi drobniakami, tak?
zbiera sobie z tej dużej tablicy. Aha, stary, zbiera sobie z tej dużej tablicy drobniaki i wpycha do tego i później my możemy sobie te drobniaki mapować już na adresy wirtualne, tak? Więc to jest buddy system. Z drugim systemem, niskopoziomowym systemem, z którego z reguły nie korzystamy, będzie ten podsystem, który potrafi mapować tutaj. Tak, to jest to, co mówiłem, ten, co się składa z trzech kroków. I ten, co się składa z trzech kroków, i to jest ten niskopoziomowy mechanizm, to się nazywa Malloc to on naprawdę, to on robi coś takiego, że po prostu bierze i znajduje sobie tutaj miejsce i podczepia tam castron. A po prostu prosimy go castron, i on tutaj jakiś castron. One mogą być nieciągłe. Więc to już się nie nadaje do DM-a. Ale to nadaje się do dwóch systemów. Nadaje się do dwóch systemów. I teraz to nie jest oczywiste, jakich dwóch systemów, i nagle się okaże coś bardzo dziwnego. Tak? To znaczy, się na początku gdzieś mówiłem, że są jakby takie dwie funkcje do alokacji. Jedna nazywa się kmalloc, a druga się nazywa kmemcacheAlloc. Tak? Właśnie. To teraz jest ułożone w was. Tu jest kmemcacheAlloc i dopiero potem jest kmalloc. To jest jakby kmalloc korzysta z kmalloc jest zaimplementowany od top tego, a to jest zaimplementowane od top tego. Okay. Tak? Czy to kmalloc to jest taki najniższy poziom? To jest taki najniższy alokator udostępniający, no już pamięć de facto, no już taką pamięć szybko zwirtualizowaną. Tak? No nie jest, to znaczy no. To jest najbardziej niskopoziomowy mechanizm alokacji nieciągłej pamięci fizycznej. Tak? Nieciągłej. Czyli okay. Z drobniaków. Tak, bo tutaj mamy bez, tutaj mamy grubymi, tutaj mamy z drobniaków. A to właśnie jak w takim razie się nazywa ten alokator, który na przykład dla DM-a możemy wykorzystać, żeby to było na. No to jest właśnie ten alloc pages. To jest buddy system. Aha, okej. Okay. To jest buddy system. No dobra, to teraz pozostaje zagadka, o co chodzi z tymi dwoma rzeczami. No i to już jest ciężkie, tak? kmemcacheAlloc może być zaimplementowany na trzy różne sposoby, które się różnią jedną literą. Tak? Ja nie znam ich wszystkich trzech. Ale powiedziane jest, że Slack jest najbliższy temu, który jest zaimplementowany w Solarisie, a to jest zoptymalizowana wersja tego, co było w Solarisie. I te dwa są do siebie dość podobne. Podczas gdy ten slot jest najprostszym, najbardziej prymitywnym i on jest raczej dla systemów embedded. Tak? Więc o tym zapominamy. Jak się popatrzy na ilość, na liczbę linii kodu, to Slack jest trochę krótszy. Trochę, rzędu 20%, 30%. Tak? Więc nie będę się wgryzać znowuż, bo ten plik ma 150 kilobajtów. Nie opowiem wam tego w 10 minut, prawda? No to zastanówmy się w takim razie, jak jest zarządzana pamięć i jakie tak naprawdę mamy, no bo w mallocie możemy tylko wielokrotności stron alokować. No to rozumiecie, że to by było marnotrawstwo, gdybyśmy korzystali z malloca. Tak? A w szczególności, jeżeli potrzebujemy zalokować pamięć na stringa albo jakąś malutką strukturkę, prawda? A tutaj są całymi stronami, 10 stron, 20. Tak? Więc to jest niskopoziomowy alokator po to, żeby dostarczyć przestrzeń do tego, żeby ją zacząć rozdrabniać, tą przestrzeń na mniejsze jednostki alokacji. Tak? Tu są całe strony, a tu są pojedyncze obiekty. Okay? Pojedyncze obiekty wielkości inoda, wielkości różnych rozmiarów. Tak? Różnych rozmiarów. I to też możemy sobie sprawdzić. Jest chyba plik, który się nazywa prot/slab/info i tam są wypisane wszystkie cache, wszystkie właśnie różne instancje alokatorów. Tak? Bo tak naprawdę to operuje w obrębie instancji alokatorów. Jest po prostu wiele alokatorów.
niewiele alokatorów o różnych algorytmach, tylko po prostu jest ten sam kod, który, ale jest wiele różnych stanów. Tak? Czyli mamy wiele, czyli taki pojedynczy stan, on może okupować parę tutaj fragmentów, jakieś inne fragmenty i tak dalej. Takie one mają rozłączne stany. No dobra. To szybciutko, żeby idea jest taka, że ten alokator, oprócz tego, że będzie stanowić dla chmalloka, to będziemy go używać do dwóch rzeczy. Będziemy go używać do alokacji obiektów o ustalonym rozmiarze. Czyli taka optymalizacja. To od razu narzuca podobieństwo do alokatora bitmapowego. Tak? To jak to może wyglądać? To może wyglądać w ten sposób, że będziemy po prostu z malloka brać jakiś przedział adresów start i end. I tak na razie mega naiwnie. To tutaj gdzieś będziemy mieli jakąś listę albo bitmapę. Tak, 0101 bitmapę jakąś. No jakiś, czyli jakiś opis. Najpierw musimy mieć tutaj opis tego wszystkiego, tak? Później będziemy mieli jakąś bitmapę. To nie musi być bitmapa, to może być jakaś inna struktura danych, byleby robiła to, co trzeba, tak? A gdzieś tutaj będziemy mieli tablicę. I powiedzmy, że to jest pula, która opisuje, to jest pula dla inodów, dla struktur inod, tak? No to tutaj się po prostu będzie mieścił jakiś inode, tu będzie się mieścił jakiś inode, same inody tutaj są w środku, tak? No i ta bitmapa mówi, że albo on jest wolny, albo on jest zajęty, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc idea jest teraz taka, żebyśmy w tych slabach, tak, bo to są de facto, no to jeszcze nie są slaby, znaczy tak, to jest pojedynczy slab, tak? Żebyśmy po prostu mieli taki alokator bitmapowy. I teraz jak się przejdziemy do tych drugich slajdów, to był nasz body allocator. To tutaj jest jakiś taki prymitywny obrazek, który w ogóle nie pokazuje, o co w tym tak naprawdę chodzi, tak? Ale widzimy w nim coś takiego, że tych slabów będzie wiele. Tak? Że tak naprawdę mamy jeden cache. Tak? I nas chodzi o to, że my chcemy bez ciągłego wołania vmalloka, chcemy bardzo szybko przydzielać i spalniać te obiekty. Tak? No i idea jest taka, że będziemy mieli jakąś taką wielowarstwowy będzie ten alokator. I to do tego stopnia wielowarstwowy, że troszeczkę obiektów będzie miał per procesor, żeby nie trzeba było żadnych globalnych blokad zakładać, żeby się gdzieś dostać. Jak się ten lokalny zbiór obiektów, powiedzmy, że każdy procesor ma tam, nie wiem, 4 obiekciki dla siebie, prawda? Jak mu się opróżni ten cache, to musi wtedy sięgnąć do globalnej puli obiektów i stamtąd sobie załadować nowe 4. Tak? Ewentualnie zwolnić, jest cały artykuł o tym, Vimem się nazywa z 2001 roku. My to z grubsza nawet w Mimikerze odtworzyliśmy. Tak? No i teraz jest tak, że idziemy do tego dużego obiektu, który opisuje nam wszystkie slaby i wśród tych slabów są slaby, które są całkowicie zajęte. I jak alokujemy, to nie warto ich przepytywać. Są slaby, które są całkowicie wolne. I to są slaby, które potencjalnie można zrecyklować, odjąć od tej puli tych slabów i przekazać komuś innemu, albo zwolnić. I są slaby, które są częściowo zajęte. Tak? I z tych będziemy alokować pamięć. Tak, z tych częściowo zajętych. I oczywiście jak tutaj byśmy weszli w to jest dużo bardziej skomplikowane, prawda? Oni tutaj mówią, prawda, dokładnie jakie obiekty są, mówią, że tutaj popatrzcie sobie, że jest ilość obiektów w danym alokatorze, prawda?
Czyli patrzcie, że mamy tutaj na przykład no inody, tak, inode cache. Czyli to jest cały taki cache, czyli ten zbiór slabów, w których przechowujemy inody. Ileś jest zalokowanych, ileś jest używanych, tak, tyle jest. Czyli te slaby są zwykle przeznaczone do bardzo określonych. Tak. Znaczy najważniejsze jest to, że część z nich ma określone zadanie i przechowuje strukturę ustalonego typu, a część nie. I z tych malloków jest obsługiwane z tych pól slaba lokatora jest robiony malloc. Okay. Czyli jeżeli byście zaczęli przeglądać sobie kod malloka, to tam po prostu będzie. Weź rozmiar, oblicz mi, do którego kubełka mam wpaść. I weź z tego allokatora. I to wszystko. Tak? Więc tak naprawdę głównym algorytmem w tym wszystkim jest właśnie slab lub slub. W zależności od tego, który wersji. Tam się dzieje, tam jest całe mięso. Tak? Tam się dzieje najwięcej, tam są wszystkie optymalizacje. I tak dalej. I tych optymalizacji jest dużo. Tutaj jak się zaczniecie przyglądać, jest jakieś kolorowanie stron, jak reprezentować dokładnie i tak dalej, ale najważniejsze jest, że koncepcyjnie to jest po prostu blok obiektów tego samego rozmiaru. Ale na sam koniec jest jeszcze jedna ciekawostka. I na tych slajdach oni już nie wiedzą, a my to zaimplementowaliśmy w bólach i my już wiemy, jak to jest robione. Posłuchajcie, to jest fajne. W jakim czasie mogę sobie zalokować z tej puli? Jakiś log od długości tego? Jakbym odpowiednio ten opis, tą bitmapę zorganizował, to w czasie stałym. No bo tu mogę mieć po prostu taką listę indeksów i tam tą listą indeksów tam jakoś mieszać, prawda, i sobie odczepiam po prostu z tej listy pierwszy wolny element. Obliczam, czyli przeglądam sobie, czyli innymi słowy, mamy listę wszystkich slabów, które są częściowo używane, albo widzę od razu, że ta lista jest pusta, to idę od razu do tych, które są nieużywane. Jak tam, gdzie są nieużywane, nie ma, no to wtedy muszę się przejść do malloka i sobie zalokować slaba i go podczepić, ale to jest jakby taki pesymistyczny przypadek. Tak? Optymistyczny jest taki, że mam slaba, który jest częściowo zajęty. Tak? No to co? Wskakuję do tej bitmapy lub innej struktury. Jeżeli ją się da przejrzeć w WOD1, to wybieram sobie dany element, zaklepuję go już, po sprawie jest. Prawda? WOD1. Dobra. Taki jesteś. A jak zrobić free? Bo jeden. Bo do free dostajemy tylko adres. Jak na podstawie adresu znaleźć, do którego slaba to należy? Bo jeden. Grube, nie? Albo nie wiadomo, jak to zrobić. To jest jakaś oddzielna struktura, albo jakieś dodatkowe metadane. Albo. No ale co, jak to struktura? No to żeby to struktura, to co? Wsadzisz to drzewo czerwono-czarne, to będziesz miał logarytmiczne. No tak. Czy jakieś drzewo przedziałowe, prawda? To tego nie zrobisz w czasie stałym. Jak to zrobić w czasie stałym? No pod tym adresem nie można czegoś pamiętać po prostu dodatkowo jeszcze? Gdzie? Że ten adres. A chciałbyś, żeby posiadając adres, żeby tutaj marnować dodatkowe miejsce na wskaźnik, tak? No coś powiedzmy. Słaby pomysł, bo robisz trochę miejsca. Gdybyśmy wyrównali te wszystkie slaby do jakiegoś rozmiaru, byśmy sobie wiedzieli, że jak odejmiemy coś z tego wskaźnika. Jak duże mogą być slaby? Bardzo duże. Mogą być może nawet w setkach stron. A jeszcze właśnie. Ja powiedział, że w dziesiątkach, nie wiadomo do końca ile. Jeszcze dokładnie ten slab, to jest tak, że mam ten opis, mam bitmapę i teraz te poszczególne segmenty to są opisy
To są już struktury. To są już struktury, które alokujemy. I tyle. No ale w jakim sensie to są... No wołasz tego, wołasz alloka na tej puli i dostajesz obiekt. Ten obiekt, który jest zawarty w puli, jakiś wołasz. Okej, ale cały ten slab generalnie on jest gdzieś w pamięci, on jest w pamięci fizycznej? Nie, on jest w pamięci, on jest zaalokowany w mallokiem. On już sobie... Aha, czyli my jakby nie wiemy o tym, jak on tak naprawdę w pamięci fizycznej wygląda. Nic, tak? I ten adres to jest wirtualny adres. Tak. Nie, kojarzy jakaś tablica hasująca. Dobra, już na sam koniec sprzedam wam tą sztuczkę, prawda? Ona jest dosyć wysublimowana, bo my mamy wszystko, czego potrzebujemy. My mamy opis każdej strony fizycznej. Mamy również opis każdej strony fizycznej, która należy, z której składa się ten nasz slab. No tak. Więc co? Jak mamy tam tą tablicę page'ów, którą stawiliśmy, to tam możemy sobie zrobić wskaźniczek. Jak tam mamy trochę nieużywanego miejsca, mówimy, ta strona to ten slab. Więc teraz wchodzimy do tablicy stron. Pytamy się o ten adres, na jaki adres fizyczny się mapuje. Tak? I to robimy w OD1. No bo ten. Później co? Później mamy tą dużą tablicę i co powiedzieliśmy, że jak mamy adres fizyczny, to możemy od razu wyznaczyć element w tej tablicy i wyjąć sobie tego page'a. Tak? W tym page'u mamy wskaźnik na slaba, więc WOD1 przechodzimy tutaj. Wystarczy w tej bitmapie WOD1 odhaczyć, zwolnione. Ale jeszcze trzeba odpowiedzieć, który odhaczyć w tym slabie. Ale to też WOD1 jesteśmy w stanie wyznaczyć. Dlatego, że w tym slabie wszystkie obiekty znajdują się pod dobrze ustalonym adresem i są indeksowane jakoś tam. Prawda? Więc wystarczy tam wykonać jakieś dzielenie przez rozmiar obiektu. Tak, odjąć od wskaźnika, odjąć to i podzielić przez rozmiar obiektu. I pomylony adres i ten adres tak. Będzie wskazywał już na to. Adres będzie, tutaj jest start. A tutaj jest ten nasz adres, który chcemy zwolnić, prawda? Tak. Więc WOD1. Wszystko. Łamiemy wszystkie abstrakcje, które zbudowaliśmy. Tak. Każda metoda jest dobra. Na to polegają optymalizacje. Najpierw budujesz abstrakcje, ten slab, to co tutaj jest narysowane jako ciąg, to jest ciągłe pamięci wirtualnej. Tak. Okay. A to jest w pamięci fizycznej, to już nie wiemy. Nie wiemy, dlatego że w mallokiem, w mallok nam przydzielił, w mallok mógł to uzbierać z drobniaków. Mm-hmm. Okay. Tak? No to posłuchajcie, to było intensywne wprowadzenie do tego, co się dzieje w jądrze. Ale to tutaj zaledwie omówiliśmy to, co się dzieje w przestrzeni jądra, tak? W sensie jak został zrobiony ten kmallok nasz magiczny. I to warto jeszcze do tego kmalloka przejść. Więc idźmy jeszcze tak bardzo szybko do samej góry, to tutaj na Memory Management i kliknijmy jeszcze na kmallok, bo jest jedna, jest jedna ekstremalnie ważna rzecz. Otóż warto sobie spojrzeć na GPF flags. Dlatego, że to są flagi, które są przekazywane jako drugi argument do kmalloka i tam mamy parę bardzo ciekawych flag. Z tą flagą, którą wy będziecie korzystali, to jest w większości przypadków kernel. I tu jest powiedziane tak. Jeśli alokujemy z tą flagą, to możemy pójść spać. Co to znaczy? To jesteśmy w części synchronicznej. Że jesteśmy w części synchronicznej. I ta pamięć może być swapowana? Nie wiadomo, raczej nie. Bo to jest dla kernela, a nie dla usera. A nie GFP, tak? Czy GFP? Dobrze, no to whatever. GFP. Ale tu jest powiedziane, że to może pójść spać. W związku z tym to już widać, że jakbyśmy próbowali coś alokować w sekcji krytycznej, to może nas ugryźć w coś.
tak? A wyobraźcie sobie, wzięliście sobie muteksa, po czym stwierdziliście, a zalokuję sobie pamięć. I poszliśmy spać. Jak długo? Jak długo? No aż tam się wysłapi coś. Potencjalnie, tak? Co może być bardzo długo. I więc w sekcji krytycznej alokacja pamięci. I to jest do tego stopnia, że gdybyście teraz tutaj spróbowali jeszcze tam spinlockiem, ten, który wyłącza przerwania, to tam wybuchnie z kretesem. Więc przestudiujcie sobie te flagi, bo tam jest powiedziane, w których warunkach co można robić. W szczególności jeszcze jest chyba jakaś taka flaga atomic i no wave. I zdaje się, że kernel mówi, że może pójść spać, ale zawsze da wskaźnik. Zawsze da wskaźnik, tak? Ten no wait mówi, że chyba może, jakby nie pamiętam, czy może pójść spać, czy nie może, ale on mówi, że może nula zwrócić. No wait. Atomic mówi, że może zwrócić nula i może wziąć, można go używać pod przerwaniem, ale ja uważam, że alokacja w kontekście przerwania jest zupełnie idiotycznym pomysłem i tego nie należy robić, ale z jakiejś przyczyny to tam jest wiąże, być może to zostało whatever. A to jest ten skrót ten GFP? Flagi. A to właśnie, gdzie te flagi konkretnie są wykorzystywane? Do malloka i do kamem cache alloc. Okej, to jest jeden z argumentów, tak? Tak, 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 tak. I sobie przyjrzyjcie to, bo to jest ważne. Bo to jest ważne, bo wy ostatecznie będziecie klientami najprawdopodobniej malloka. Więc przynajmniej sobie przestudiujcie te flagi, żeby wiedzieć. No ale to co dzisiaj zaprezentowałem, to jest mniej więcej to, co powinniście z grubsza wiedzieć o alokacji pamięci w jądrze. Przy czym oczywiście wypadałoby więcej porozmawiać o slabo lokatorze, ale dobra. Czy macie jakieś pytania, czy kończymy? Kończymy już, bo... Dobrze. Dobrze.